przebiegu gry myślę, że zasłużyliśmy przynajmniej na ten jeden punkt. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu myślę była dobra. Była dobra, potrafiliśmy długimi fragmentami czy fazami utrzymywać się przy piłce. Brakło być może tego ostatniego podania otwierającego drogę do bramki. Na pewno mieliśmy problem ze stałymi fragmentami gry Zagłębia w pierwszej połowie. No to był taki, powiedzmy, nasz słabszy punkt. Natomiast jeżeli chodzi o grę, no to tak jak powiedziałem, w wielu fragmentach tą grę kontrolowaliśmy. W drugiej połowie z niczego straciliśmy bramkę i to skomplikowało naszą sytuację. Po raz kolejny byliśmy świadkami bardzo dobrego meczu z obu stron. Mecz no pechowo dla nas skończony przy bramce w doliczonym czasie gry. Ale myślę, że gra się do ostatniego gwizdka i to nie ma znaczenia, czy się ją traci w końcówce, czy wcześniej. W 90 minucie stracić bramkę po tym, jak 90 minut bronimy się dobrze, a przychodzi, nie wiem, moment rozluźnienia może, brak koncentracji i bramka na 2-2, zamiast 3 jest 1 punkt. Szkoda mi na pewno straty tych dwóch punktów, bo zbyt dużo wysiłku dzisiaj włożyliśmy w ten mecz, zbyt dużo dobrych decyzji podjęliśmy, zbyt dużo roszad i tak naprawdę proste błędy no, sprawiły, że mamy dzisiaj tylko jeden punkt. Myślę, że trochę niemrawo weszliśmy w ten mecz, nie narzuciliśmy tego tempa, co chcieliśmy, trochę tak powoli graliśmy tą piłką, nie było momentu zaskoczenia Piasta i z tego wynikała ta gra. Liga tak naprawdę dopiero się zaczyna i zaczyna się granie, także ja tutaj nie załamuję rąk. Myślę, że tak grające Zagłębie kibice też chcą widzieć i no nie zawsze się wygrywa, nie zawsze ten los się uśmiecha do drużyny tak, jakby się chciało.